Siemka, pan tata z tej strony, Arysek. Wózka nie mam, wiecie, chodź tu, Arysek. Ale mam wiaderko. Wszedłem sobie do lasu, mam worek. No i mówię, idę zobaczyć, czy nie ma jakichś prawdziwków albo czegokolwiek. Jeden zjedzony był strasznie, widziałem. No i tak sobie chodzę, spaceruję. I wiecie co, wam powiem, jestem w szoku. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, a jednak, patrzcie, jaki potwór tu rośnie. No, nie spodziewałem się tego, no, żeby taki potwór tu był. Ale już trochę obiedzony. Ale patrzcie, jaki ładny. Nawet go nie zrywam, bo już stary jest. Twardy, znaczy nogę ma jeszcze taką w miarę twardą. Ale jest obiedzony, jest te chrząszcze. Ale zobaczcie, jaki ładny, duży. Niech sobie tu rośnie. O. Piękny jest. Mówię, niemożliwe to. No. Ale jest taki ładny, aż miło patrzeć na niego. Niech sobie tu rośnie. Niech sobie rozsiewa zarodniki. Może znajdziemy jakiegoś mniejszego, niezjedzonego. A tak sobie pochodzę. No wiadomo, no. Będą śmieciuchy, to będę zmierał śmieciuchy, bo grzybów tu raczej nie. No ten to jest jakiś ewenement, że nikt go nie zerwał. Nie wiem. Nie mam pojęcia dlaczego. A idziemy dalej. Idziemy dalej zobaczyć. Może tam coś się uda zerwać. No nic nie ma. Nawet opieńki są zasuszone już. Co to jest w ogóle? Tu jest jakaś wielka. Tu też jest takie przerośnięte. Nic nie ma kompletnie. Albo deszcze mamy w kasie, albo co? Nie wiem, czy w ogóle będą w tym roku grzyby. Jeszcze. Ciekawe to jest. Ale wiecie, co jest standard. No. Mieciuchy. Ja sobie tak powolutku idę. Obserwacje zrobię. Ale nie ma nic. Jeszcze tu kawałek przejdę. Idę śmieciuchy pozbierać. No bo co? Grzybków nie ma. Sucho. O, chwyciło mnie coś. Las piękny. Ale co z tego? Jak nie ma grzybków? Szkoda, może się pojawią. Nie wiem. Chyba, żeby popadało. To wtedy, bo tak to raczej chyba nie ma szans. Ale czekaj na mnie. Przeszłem się troszkę po lesie za grzybkami, ale nie ma. Oprócz tego jednego prawdziwka z tego dużego. Drugi był gniewusek, taki też zjedzony. Trochę opieniek by można było nazbierać, ale nie ma takiego. Są stare, wyschnięte, ale niektóre takie są ładne do zbierania, ale to są takie po dwa, po trzy. Nie ma sensu. Nie, ale dlatego, że nawet i nie miałbym gdzie wziąć. No. Widzicie? Nawet laciek jest. Full. Pojemnik full. Ale mam tu ten woreczek. Jeszcze idę na śmieciuchy. Muszę go trochę zapełnić. No to tak nie pójdę. Z jednym wiadereczkiem. Laćka ktoś znowu zostawił, masakra. Ach, co zrobić? No i sorry za mój głos, bo chyba jakiś taki kataru dostaję albo czegoś, nie wiem. W każdym razie mogę być taki niewyraźny. Jak to? Rutinoskorbin, tak? Dobra, idę, tam mam samochód, z przodu zostawię ten pojemnik w tym samochodzie. No i idziemy z woreczkiem trochę śmieciuchów pozbierać. Bo to oto tak przy drodze tam gdzieś, jak żeśmy szli, to w lesie troszkę przy drodze
No, ale już coraz czyściej się robi. Już to posprzątałem, to grzybiarzy jest mniej. Nie chodzą, bo nie ma grzybków. Chociaż tam dwóch widziałem, ale... Ale dobra, może spacerują, albo biegają, obojętnie. Może to nie grzybiarz. Samochód już powoli widzę, to zaniesę to i widzimy się w lesie. Jak będziemy zbierać śmieciuchy. No. Pojemnik już w lesie. W lesie mówię, w aucie. Idziemy teraz do lasu. Dalej śmieciuchy pozbierać. Dobra, zamykamy. Ale chodź, idziemy. Dobra, Ares już leży. A ja się biorę, rękawiczki zakładam. Idę do tego śmieciowiska, do tych butelek tu. Jeszcze co mi zostało. Jeszcze dużo mi tu zostało. Słoików. Szkieł. Tam jakieś boże. Ile tu tego jest. Dobra. To ja się biorę za robotę. Worek. Rękawiczki i do pracy. No nie będę tego nagrywał, jak będę to brał, ale no jest trochę schylania się. Dobra, Aresek, ty zostań tu ładnie, bo tam szkła, on tam nie może chodzić, a my idziemy sami. Arek, co ty tam robisz? Ej, kopie, co ty tam robisz? Łapuzie. Dobra. Wiecie co? Mam patrzeć, ile tego jest. Patrzcie w worze. 60 butelek wziąłem. Bo więcej nie dam rady tego udźwignąć po prostu. To jest ciężkie jak skórznik. 60 butelek w tym. Mniejsze, większe, różne. A jeszcze mam tu tego, w tych pokrzywach tu jest tego masa. Tego nie widać stąd, ale w pokrzywach tam tego leży, jeszcze z tej strony tego leży. Tam inne rzeczy. No ale na razie szkło, plastiki mam w samochodzie, w tym pojemniku, w wiadrze. A tu szkło. Wezmę do domu i tyle. No nie będę musiał segregować, bo jest szkło. Przynajmniej położę i potem wywiozę, ale powiedzcie mi, co to jest. To są luksfery czy co? Ale takie dziwny kształt jakiś mają. Patrzcie. Dwa takie znalazłem. Takie dziwne jakieś. Nie wiem, czy te szkło też jest takie dziwne, czy... Czy to jest takie specjalnie zrobione. Coś tu pisze. O, właśnie. Ja nawet nie zauważyłem. France. Francuskie. Francuskie to jest. Tu jest jakaś pieczęć. Nie wiem, to potem odszyfruję. No ale taka ciekawostka. Ciekawostka, słyszycie? Taki klank ma. Nieuszkodzone. O, sorry. Przepraszam. Kichło mi się. Tak jak mówiłem, tak mnie coś... Dobra, ja to pakuję. Tak samo do tego szkła na razie, może mi się to nie strzaska, myślę, że nie. I to może być coś ciekawego, tylko nie wiem co, muszę to rozszyfrować. Jakiś luksfer to jest, ale francuski. Dobra, biorę rękawiczki, Areska, idziemy do autka. Aresku, do autka idziemy, tak? Do autka? Idziemy? Siadł ładnie. No. Nie leżeć. Siad, Ares. Ares, siad. No, ślicznie, idziemy. Do autka prowadź, bo pan zabłądzi i co będzie? Dobra, widzimy się przy aucie. Ares szaleje, ale ja sobie chyba muszę przerwę zrobić. To jest takie ciężkie, że mi ręka odleci zaraz. Ja pierdzielę. Masakra. Czyli odwrócę sobie ten. Siema, witam was. Patrzcie. A muszę tak zgarbiony iść, bo naprawdę jest ciężkie. Nie wiem, czy mi widać dobrze. O Jezus.
ale wór jak normalnie Mikołaj. Nie no, tu muszę sobie dychnąć przy tym drzewku. Ja pierdzielę, trochę przesadziłem. Jeszcze mi się to coś wbijało. O, mówię, co mi się tu wbija do pleców? A tu takie końcówka szkła. Dobra, stacja numer 1. Czekamy, ale czekamy na chwileczkę. Szybko, szybko, szybko. Jestem przy samochodzie. O ja pierdzielę. O moja ręka. Ach kurde. Już myślałem, że nie doniosę. Powiem wam, trochę przesadziłem. A tym razem będę brał 50. 60 jest za dużo. To jest za ciężkie. Ledwo ją doniosłem. O Boże. Ares, pomógłbyś mi coś. A nie, no. Z kijami się latasz. Muszę to teraz sadzić do samochodu. Ja cię kręcę. Dobra, i na tyle będzie dzisiaj. Wsadzam tu do samochodu. Jadę do domku. Kurde, jeszcze mi coś tu z tyłu. Patrzcie, oblało mnie tu. Fuj. A to tak śmierdzące. Zaś moja będzie krzyczeć. To ci tak śmierdzą te ciuchy. O Jezus. Dobra, patrzcie, jakie piękne lasy tu są. A tam. No ale. Trudno. Może w końcu kiedyś się obudzą ci ludzie i nie będą śmiecić. Dobra, to zobaczymy te francuskie rzeczy. Co to tam może gdzieś sprawdzę na internecie. To mi nie pękło, nie? W całości. Dobra, ładuję. Trzymajcie się. To papa, do następnego. Serducho dla was.